Ewa Skarżyńska? Bolesia. Opowieść o niezwykłych losach błogosławionej Bolesławy Lament. Czyta Joanna Węgrzynowska. Zewsząd dochodziły niepokojące wieści. Jakby tego było mało, do domu sióstr wkradł się jeszcze strach przed czekistami. Mieszkały wprawdzie w miejscu ustronnym, położonym na peryferiach miasta i otoczonym murem, jednak i tam na cmentarz wyborski. Zapędzali się czasem czekiści. Chodzili zwykle we dwóch albo trzech, a ponieważ mówiono nieustannie o gwałtach, jakich dopuszczali się na dziewczętach, młode siostry panicznie bały się ich widoku. Matka Bolesława i na to znalazła w końcu radę. Aby uchronić siostry przed natarczywością niebezpiecznych intruzów oraz zabezpieczyć się na przyszłość przed ich odwiedzinami, postanowiła uciec się do niewinnego podstępu. Zaaranżowała spektakl, w którym zagrała jedną z dwóch głównych ról, drugą powierzyła siostrze Leokadii Górczyńskiej. Obie skończyły już pięćdziesiąt lat, były więc najstarszymi siostrami w zgromadzeniu i najlepiej się do tych ról nadawały. Na dzień premiery nie trzeba było długo czekać. Kiedy więc trzech podchmielonych czekistów zaczęło łomotać pewnego razu do drzwi wejściowych, Siostra Leokadia, schorowana, przygarbiona i przeodziana w jakieś nędzne łachy, otworzyła je, zanosząc się żałosnym płaczem. Wprowadziła mężczyzn do pustej izby, w której na żelaznym łóżku leżała obwiązana chustkami matka Bolesława i, wskazując na umierającą, zaczęła zawodzić jeszcze głośniej. Jej rozpacz połączona z głuchymi, to znów przeraźliwymi jękami dochodzącymi z łoża boleści, wprawiły przybyłych w osłupienie. — Co się tu u diabła dzieje? Kto tu właściwie mieszka? — zawołał groźnie jeden z mundurowych, ściągając podejrzliwie brwi. — Siestra, matuszka, rewolucja — bradziła drżącym głosem siostra Leokadia. — Zdjęs... — Błachodzielnia, stara szok. — Błachodzielnia, stara szok? powtórzył trzeźwiejąc nagle jeden z jego towarzyszy. — Da, da — zapewniała wśród łkań siostra Leokadiach. — U nas uży tylko śmierć w głazach. — tylko śmierć. — Spojrzeli z odrazą na jej wychudzoną twarz i ziemistą cerę, Potem raz jeszcze na umierającą w straszliwych mękach starowinę i stwierdzili, chodźmy stąd, bo i my złapiemy jakiegoś parszywca. I odeszli, strzepując mundury służbowymi czapkami, jakby chcieli chociaż w ten sposób uwolnić się od domniemanej zarazy. Obie aktorki odetchnęły z ulgą. Wieść o rozprzestrzeniającej się epidemii cholery uzupełniła scenariusz matki Bolesławy. I kurtynę można było spokojnie opuścić. Śmiały się potem długo i serdecznie. Śmiały się także pozostałe siostry, szczerze zdumione tym dramatycznym bądź co bądź spektaklem. Nasza matka Założycielka to ma dopiero zdolności aktorskie, chwaliła przełożoną siostrę Leokadia, skromnie usuwając się w cień. Tak, tak, przytakiwała matka Bolesława ze śmiechem. W najbliższych jasełkach tak wam zagra barana, że wygłodzeni mieszkańcy Petersburga zaraz go będą chcieli wziąć na rożen. Dobrze było się śmiać, dobrze było żartować w tych smutnych czasach. W rzeczywistości jednak siostry chciały się pozbyć czekistów także dlatego, że, jak łatwo się domyślić, rozpoczęły już tajne nauczanie. W obliczu głodu. Nikt nie wiedział, jak potoczą się dalsze losy rewolucji. Jesień 1918 roku straszyła głodem i bezrobociem. Matka Bolesława nie ustawała w wysiłkach, by znaleźć jakieś wyjście z trudnej sytuacji, jednak i jej pomysłowość zdawała się być już na wyczerpaniu. Jak wyżywić siostry pozbawione nawet kartek na przydziałowych lep strocinami, myślała po nocach. Jak zapewnić przetrwanie im i sobie? Boże miłosierny pomóż. Kiszonki, które sporządzały na prędce ze zdobytych głąbów kapuścianych oraz znaci selerów i porów, nie wszystkim siostrom służyły. Wątlejsze zaczęły zapadać na zdrowiu. Usmażyłabym wam, kochanienkie placków ziemniaczanych, zawołała kiedyś siostra Łucja Wieliczkiewicz. Ale jak, skoro nawet jednego ziemniaka w okolicy nie uświadczysz? Pyszniutkie były te twoje placki, siostrzyczko, westchnęła w odpowiedzi siostra Anna. Oj, pyszniutkie, ale i pierożki z wiśniami u państwa Drybuszewskich też sobie miło wspominam. A naleśniki z miodem u pani Natalii Złotiłowej pamiętacie? Wtrąciła siostra Maria lament. Albo knedle ze śliwkami. Przyjemne to były wspomnienia. Nawet siostra Leokadia, najmniej chyba skłonna do tego typu zwierzeń, Rozmarzyła się pod wpływem tych smakowitości. W kaliskich stronach, z których pochodzę, odezwała się niespodziewanie, jadaliśmy prażuchy. Prażyło się najpierw na patelni mąkę pytlową na złocisty kolor, a potem się ją wsypywało do wrzącej osolonej wody, mieszając, żeby się grudy nie porobiły. A kiedy już masa elegancko odchodziła od garnka, Wybierało się z niej prażuchy drewnianą łyżką na talerz i krasiło stopioną słoninką, albo jeszcze lepiej boczkiem ze skwarkami. Dałybyście już spokój z tym gadaniem o żarciu, zgromiła je nagle siostra Ludwika ze łzami w oczach. Jeść się tylko chce od tego jeszcze bardziej. Trudno było nie przyznać jej racji. Kroiły więc dalej w milczeniu kapuściane głąby i ze zdwojoną energią rozglądały się za pracą. Ale pracy w Petersburgu dla nich nie było. Nie pozostawało nic innego, jak szukać jej w innym mieście. Rozpoczęły się zatem poszukiwania. Wyprawa siostry Marii Chrzanowskiej i siostry Moniki Sianity do dalekiego położonego hen nad wołgą Saratowa, zakończyła się niepowodzeniem i poważną chorobą tej drugiej. Na drogach wciąż było niebezpiecznie z powodu trwającej wojny domowej, a w Saratowie, do którego udało im się w końcu dotrzeć, nie zastały ani biskupa, ani księży. Kościół też był zamknięty na cztery spusty. Po tej podróży siostra Monika wyjątkowo długo dochodziła do siebie. Zatroskane o jej zdrowie, siostry dzieliły się z nią swoimi skromnymi racjami żywności, ona zaś opowiadała im rzeczy niesłychane, których obie z siostrą Marią były niedawno świadkami. Opowiadała właśnie o tym, jak to Bolszewicy zatrzymali pociąg i zaczęła się głośna strzelanina, kiedy nadeszła matka Bolesława, uśmiechnięta i niezwykle czymś ożywiona. Pan Bóg dając rzeczy smutne, daje też radosne, powiedziała z wesołym błyskiem w oczach. Ta radosna wiadomość to. Siostry kochane, mamy wolną ojczyznę, niepodległą po 123 latach niewoli. Gubernator Hans Besseler opuścił Warszawę 11 listopada. Niemcy uznali suwerenność Polski. Dożyłyśmy historycznej chwili. Tak wiele pokoleń Polaków na nią czekało. Módlmy się, aby Bóg schylił się i ku naszej niedoli, tu, na tej obcej ziemi. By i te ziemię uświęcił swoją łaską Następnego dnia o świcie trzy młode kobiety Siostra Anna Czerniłowska-Sokół, siostra Stefania Zambrzycka I całkiem już zdrowa siostra Monika Sianita Udały się w podróż do Żytomierza na Ukrainę Udały się tam na zaproszenie biskupa Ignacego Dubowskiego Ordynariusza łódzko-żytomierskiego, który zaproponował im pracę na terenie swojej diecezji Mamy pracę, skakała z radości siostra Anna, usłyszawszy tę wspaniałą nowinę. Znaczy, rabota u nas jest, duszeczki drogie. Hurra! Wykrzykiwała trochę po polsku, trochę po rosyjsku. Zaraz też złapała za ręce zaskoczoną siostrę Stefanię i zaczęła kręcić z nią drobną kaszkę po środku izby. Wariatka, słowo daje, wariatka! śmiała się siostra Leokadia, obserwując te ich cudaczne wygibasy. Dopiero głos matki Bolesławy przywołał siostry do porządku. No i tylko patrzeć, jak ściągniecie nam tu jakiś patrol, stwierdziła, uchylając zasłonkę. Ale patrol się nie pojawił. Siostry natomiast były tak uradowane, że nie zastanawiały się ani nad tym, jakiego rodzaju praca czeka je w żytomierzu, ani jak zdołają pokonać 1200 kilometrów, by do niego dotrzeć. Spakowały najpotrzebniejsze rzeczy, uściskały pozostające w domu towarzyszki niedoli, po czym z chwacką miną i dreszczykiem emocji na plecach opuściły miasto Carów. Miasto, w którym terror przybierał coraz straszliwsze rozmiary. Również w poszukiwaniu pracy, tym razem do Warszawy, Wyjechały z Petersburga obie rodzone siostry matki Bolesławy, siostra Maria i siostra Leonarda. Matka Bolesława martwiła się trochę o siostrę Leonardę i do ostatniej chwili zwlekała z decyzją, nie była bowiem przekonana, czy powinna pozwolić jej na tak daleką, bo liczącą przeszło tysiąc kilometrów podróż. Boję się, czy nie będzie to dla siostry zbyt duży wysiłek powiedziała podczas osobistej rozmowy tuż przed wyjazdem. Taka siostra od jakiegoś czasu słabowita i osowiała, może chora. Ja? Chora? Słabowita? Osowiała, obruszyła się gwałtownie siostra Leonarda, zapominając na moment o cnocie pokory. Szybko też przeprosiła przełożoną za swoje niestosowne wykrzykniki. Jednak duch przekory tak przeciwny duchowi pokory, który zdążył już zawładnąć jej myśleniem, nie zamierzał zamilknąć. Nie chcę być niegrzeczna, odezwała się znowu, tym razem z lekkim uśmieszkiem, ale to raczej wielebna matka ma ostatnio kłopoty ze zdrowiem, problemy z sercem, na no teraz jeszcze ta głuchota. Głuchota?! Matka Bolesława poczuła, jak zalewa ją fala gorąca. No tak. Głusi zawsze mówią głośniej od innych, a matka to niekiedy prawie krzyczy. Wszyscy to zauważyli. Nic dziwnego, że niektóre siostry, podobnie zresztą jak większość wychowanek, odbierają to pokrzykiwanie jako oznakę niezadowolenia. Czegoś takiego matka Bolesława zupełnie się nie spodziewała. Poruszona do głębi, Wstała z krzesła i zaczęła chodzić nerwowo po pokoju. Nic nie wiedziałam, wyznała w końcu szczerze zmartwiona. To okropne. Dlaczego nie powiedziałaś mi o tym wcześniej? Siostra Leonarda nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Pragnąc natomiast załagodzić jakoś całą sprawę, dodała pojednawczym tonem. To pewnie skutek tamtej paskudnej ospy. Pamiętasz, w dzieciństwie.